97 nowych rowerów czwartej generacji wzmocniło flotę poznańskiego roweru miejskiego. Wprowadzono także 16 nowych stref parkowania rowerów 4G. Także dodatkowe miejsca, zwłaszcza w peryferyjnych częściach Poznania, na przykład przy ulicy Książęcej, Szwajcarskiej, także przy pętli tramwajowej na Unii Lubelskiej, są dodatkowe miejsca. Czyli większy zakres działania poznańskiego roweru miejskiego, więcej możliwości. Nowe strefy znajdują się głównie poza centrum miasta. Wprowadzono je na Podolanach, na Ramowicach, Piątkowie, Rzegrzu czy Wilczaku. Takie rozwiązanie nie odpowiada Stowarzyszeniu Rowerowy Poznań. Lepiej jednak te rowery skumulować tam, gdzie jest duży ruch, tam, gdzie rzeczywiście te rowery pracują, gdzie są często wykorzystywane, niż wywozić je w miejsca, gdzie potrafią stać po 2-3 dni niewypożyczone w ogóle. Dodatkowo strefy parkowania rowerów 4G, zdaniem rowerzystów, są często zastawiane przez kierowców i źle oznaczone. Tak jak tutaj przy skrzyżowaniu Wojskowej i Grunwaldzkiej, gdzie strefa oznaczona jest wyłącznie znakiem wbitym na środku trawnika. Ponadto już w zeszłym roku rowerzyści zwracali uwagę, że rowery czwartej generacji nie działają tak, jak powinny. Rowery są często rozładowane, niemożliwe do wypożyczenia, nieściągane z ulic przez wiele dni. To wszystko są rzeczy, które powinny zostać naprawione. Wtedy urzędnicy zapewniali, że wszystko będzie naprawione. Twierdzili, że trwają prace nad aplikacją do wypożyczeń oraz żywotnością baterii komputerów pokładowych. Strefy wypożyczeń rowerów czwartej generacji miały być także lepiej oznaczone. W miarę możliwości będzie poprawiane oznakowanie stref roweru czwartej generacji. Cały czas na bieżąco prowadzone są też kontrole. Poznański rower miejski działa już od ponad 8 lat. W tym czasie dokonano ponad 5 milionów wypożyczeń. Flota poznańskiego roweru miejskiego składa się z około 1600 rowerów, w tym także z 600 rowerów czwartej generacji. Mateusz Mękina, Puls Dnia.